Niektórzy święci zamurowywali się na cały Wielki Post, też takie jakieś przyrządy w ogóle do umartwiania się. Niektórzy zakładali tam jakieś ciężkie łańcuchy. My powinniśmy sugerować się tym, co robili tacy święci. Nie takie jest właściwe znaczenie pokuty. To jest taka pokusa szatana, żeby odwrócić uwagę od tego, co naprawdę istotne. Takiej właśnie ofiary żąda od nas Pan Bóg. Cześć, ja jestem Natalia, to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Prowadzimy go wspólnie z moim mężem, omawiamy tutaj tematykę związaną z sprawami społecznymi, wiarą katolicką i polityką, więc jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką, to serdecznie zachęcam Cię do tego, żebyś zasubskrybował nasz kanał. Jeśli masz ochotę, to wpadnij też na nasz fanpage na Facebooku o tej samej nazwie Okiem Tradycjonalisty i zerknij też na mojego prywatnego Instagrama natalia.tereska. Przychodzę dzisiaj z takim tematem, który uznałam za dosyć istotny, i chyba nadal nie do końca dobrze rozumiany wśród pewnych osób. Jest to kwestia, która jest dosyć niejasna, więc pomyślałam, że spróbuję ją trochę rozjaśnić. W trakcie Wielkiego Postu publikowałam na swoim Instagramie teksty związane z poszczeniem. I napisała do mnie osoba z takim pytaniem odnośnie podejmowania ascezy. Ta osoba zadała mi właśnie takie pytanie, czy z pokutą można przesadzić. I miała na myśli właśnie taką bardzo surową ascezę z zadawaniem sobie ran, czy z jakimiś takimi właśnie bardzo, bardzo poważnymi, ciężkimi i trudnymi wyrzeczeniami. Zapytała mnie, że przecież Bóg daje nam ciało do tego, żebyśmy o nie dbali, tak? A przecież bywali święci, którzy doznawali bardzo ciężkich cierpień fizycznych, którzy zadawali sobie bardzo ciężkie cierpienia fizyczne. Więc jak to w końcu jest z tą pokutą? Czy da się z nią przesadzić, czy nie da się z nią przesadzić? Czy należy jednak zachować jakiś umiar w nakładaniu tych wyrzeczeń pokutnych, jakichś tam praktyk ascetycznych? Czy jednak można naśladować tych jakichś wielkich świętych, którzy, nie wiem, spali na podłodze, czy na przykład niektórzy święci zamurowywali się na cały Wielki Post z kilkoma tam bochenkami chleba, albo nie wiem co jeszcze, nosili jakieś tam włosienice, też takie jakieś przyrządy w ogóle do umartwiania się, tak, żeby zadawały im rany cielesne. Niektórzy zakładali tam jakieś ciężkie łańcuchy, żeby dodać sobie jeszcze tak tego ciężaru w życiu codziennym. Więc czy można, czy my powinniśmy sugerować się tym, co robili tacy święci i też nakładać sobie jakieś takie ciężkie wyrzeczenia, czy jednak należy zachować jakiś umiar? Odpowiedź na to pytanie jest tak naprawdę dosyć prosta, ale żeby ją prawidłowo sformułować, to należy najpierw rozumieć pewne zależności. Otóż, po co nam jest pokuta? Pokuta, każdy wysiłek ascetyczny, każda pokuta są nam potrzebne do tego, żeby oczyszczać naszą duszę z pożądliwości. Z pożądliwości, które prowadzą do grzechów. Nasze wszystkie wysiłki ascetyczne, wszystkie posty, które na siebie nakładamy, wszystkie jakieś wyrzeczenia, na przykład tak jak na Wielki Post, nie wiem, odkładamy telefon, odkładamy internet, tak? Rezygnujemy z na przykład Facebooka na czas Wielkiego Postu, dlatego że dla nas Facebook jest przyjemny. Rezygnujemy, nie wiem, z picia kawy, rezygnujemy ze słodyczy, rezygnujemy z czegoś, co jest dla nas po prostu przyjemne, dla nas tak wewnętrznie uzależniające, bo my to lubimy, tak? Więc na czas Wielkiego Postu rezygnujemy z tego. My nie rezygnujemy z tego po to, żeby uczynić z tego ofiarę cierpienia, tak? Że my w jakiś sposób cierpimy z powodu tego odstawienia czegoś, co nam sprawia przyjemność. Takie wyrzeczenia są nam potrzebne do formowania postawy serca. My nie nakładamy na siebie żadnych cierpień po to, żeby te cierpienia ofiarować Panu Bogu. W pewnym sensie też, ale nie takie jest właściwe znaczenie pokuty. Pokuta jest nam potrzebna po to, żeby oczyszczać naszą duszę z grzesznych pożądliwości. My pokutę czynimy po to, żeby nasza dusza nie była przywiązana do ziemskich uciech i żeby mogła jak najbardziej oczyścić się z tych pożądliwości ziemskich i jak najbardziej otworzyć się na Boga. Pokuta ma na celu formowanie postawy serca, która będzie czysta, kochająca, pokorna, która nie będzie skupiała się na sobie, ale na Bogu. W Starym Testamencie tak mieliśmy wezwanie do tego, żeby poszcząc rozdzierać swoje serca, a nie swoje szaty. Tak samo w psalmie pokutnym mamy, że Pan Bóg nie wzgardzi sercem skruszonym. Mamy generalnie formować tę naszą postawę wewnętrzną. Takiej właśnie ofiary żąda od nas Pan Bóg. Pan Bóg nie żąda od nas ofiary cierpienia, dlatego że ofiara cierpienia, ofiara sprawiedliwości
była już poniesiona przez Chrystusa na krzyżu. To jest ofiara odkupieńcza, która umożliwiła nam dostęp do Boga. I ten nasz dostęp do Boga, jedyne co nam blokuje ten dostęp do Boga, to nie jest brak odkupienia, bo jesteśmy odkupieni, tylko to, co nam blokuje dostęp do Boga, to są nasze ziemskie przywiązania, nasze ziemskie pożądliwości. I ta pokuta ziemska, którą my podejmujemy, ma nas z tych pożądliwości oczyścić i uformować serce, które będzie w całości skierowane na Pana Boga. Tak, żebyśmy we wszystkich naszych dziełach, we wszystkich naszych myślach, we wszystkich naszych uczynkach byli w stanie skupiać się na Bogu i byli w stanie wszystko czynić dla Boga. Żebyśmy byli w stanie kochać miłością czystą, bez żadnych przyrodzonych naleciałości, tak? I taki jest główny cel pokuty. Celem pokuty nie jest nakładanie sobie cierpień dla samego cierpienia. Celem pokuty jest nakładanie sobie cierpień po to, żebyśmy mogli nauczyć się lepiej kochać Pana Boga. Żebyśmy byli w stanie lepiej, wyraźniej dostrzegać nasze przewinienia, lepiej dostrzegać naszą słabość i tym samym bardziej otwierać się na Boga. W tym pytaniu, które właśnie ta osoba do mnie wysłała, było też bardzo ważne pytanie, czy Panu Bogu podobają się aż takie cierpienia, tak, w kontekście tych bardzo ciężkich wyrzeczeń. Pan Bóg nie żąda od nas, tak jak powiedziałam, cierpień po to, żebyśmy my cierpieli. Te cierpienia, które my na siebie nakładamy, mają bardzo konkretne cele. I jednym z tych celów jest także prawidłowe funkcjonowanie w takiej rzeczywistości, w jakiej Pan Bóg nas postawił. Czyli jeśli na przykład jesteśmy, powiedzmy, żoną i matką, to musimy sobie nakładać takie wyrzeczenia, które będą nam pomagać lepiej wypełniać powołanie. Dlatego, że droga powołania jest środkiem, przez który my możemy zostać zbawieni, tak? Czyli jeśli jestem żoną i matką, to muszę dążyć do tego, żeby jak najlepiej wypełniać obowiązki żony i matki. Ja jeszcze nie jestem matką, tak tylko powiedziałam jako w ramach przykładu, tak? Bo podejrzewam, że sporo osób właśnie takich mnie słucha. Jest to też taki dobry przykład, żeby zobrazować to dosyć wyraźnie. Więc taka żona i matka musi być w stanie codziennie sprzątać, gotować, mieć cierpliwość, mieć siły do wychowywania dzieci. Musi generalnie mieć siły do takiego codziennego funkcjonowania. I nakładanie sobie różnych wyrzeczeń, różnych pokut, musi być podejmowane w sposób roztropny. Czyli taki, żeby te nakładane wyrzeczenia, ta nakładana pokuta nie przeszkadzała w wypełnianiu obowiązków żony i matki, a pomagała w ich wypełnianiu i jednocześnie w formowaniu tej właśnie postawy serca, o której mówiłam. Dlatego właśnie niektóre rodzaje pokuty mogłyby być nieodpowiednie dla osób prowadzących świeckie życie. Ja na przykład jeszcze w czasach, jak miałam poważny problem ze skrupulanctwem, to bardzo chciałam nosić włosienicę. Wtedy byłam w narzeczeństwie i jeszcze nie do końca właśnie rozumiałam, o co chodzi we właściwej pokucie. Mój spowiednik oczywiście zabronił mi nosić włosienicę i bardzo słusznie, ale zastanawiałam się, że w sumie to raczej powinno być to dobre, no bo przecież noszenie włosienicy to jest po prostu dodatkowe wyrzeczenie, które sobie mogę nałożyć, tak? Też wydawało mi się, że na przykład spanie na podłodze, tak, wzór zaczerpnięty właśnie z różnych wyrzeczeń zakonnych, takich typowo. Dlaczego miałabym nie spać na podłodze, skoro jest to dodatkowe wyrzeczenie, które mogę na siebie nałożyć? I myślę, że może być to właśnie taka pokusa też dla osób, które chcą pobożnie żyć, tylko może nie do końca wiedzą, jak to robić, żeby nakładały sobie jakieś pokusy wymyślne, tak, z sufitu dosłownie, a nie zwracały uwagi na to, co w ich przypadku będzie miało znaczenie. Czyli ja na przykład wtedy nie zwracałam uwagi na to, nad czym powinnam realnie popracować, czyli na przykład nad tym, że powinnam popracować, nie wiem, nad moim stosunkiem do niektórych osób, albo nad gniewliwością, nie wiem, nad czym tam jeszcze, no nad różnymi jakimiś takimi rzeczami, tak? Nad takimi przywarami, które najbardziej blokują nam prawidłowe wypełnianie powołania. A zamiast tego skupiałam się na jakichś dodatkach, które po prostu bym na siebie narzuciła, żeby po prostu wypełniać sobie jakąś tam pokutę, tak? To jest taka pokusa szatana, żeby odwrócić uwagę od tego, co naprawdę istotne, na coś, co nie miałoby wielkiego znaczenia. Na coś, co nie miałoby wielkiego znaczenia i co prawdopodobnie nawet by nie pomogło mi w tym formowaniu odpowiedniej postawy serca i nie pomogłoby w lepszym wypełnianiu mojego powołania. Dlatego właśnie przy nakładaniu sobie pokuty trzeba zawsze roztropnie
realnie patrzeć na to, czy taki rodzaj pokuty będzie odpowiedni dla mnie jako dla żony, albo jako też właśnie, nie wiem, dla męża, dla ojca i tak dalej. Czy to realnie pomoże formować moje serce w taki sposób, jak należy? Czyli czy realnie pomoże mojemu sercu oderwać się od przywiązań ziemskich i czy realnie pomoże mi to w wypełnianiu moich obowiązków? Jeśli na przykład mam jakąś osobę, która miałaby problem z nerwowością i chciałaby jednocześnie nakładać sobie jakąś pokutę, która powodowałaby u niej jeszcze większe nerwy, to wtedy taka pokuta nie będzie miła Bogu, bo nie będzie pomagać formować tej postawy takiej, jaka ona powinna być, tak? Ona będzie powodowała, że taka osoba będzie jeszcze bardziej nerwowa i jeszcze większe szkody na przykład w relacjach z najbliższymi uczyni. Więc taka pokuta no nie miałaby sensu. Natomiast co jeśli chodzi o te właśnie osoby święte, które nakładały sobie bardzo, bardzo mocne, rygorystyczne wyrzeczenia, tak? Albo jakieś bardzo rygorystyczną ascezę. Musimy mieć świadomość, że osoby, które nakładały sobie taką ascezę, przykłady takich osób, które my znamy, to najczęściej są osoby kanonizowane, błogosławione, tak? Mamy świętego Andrzeja Żurawka, jednego z pierwszych polskich mnichów, który nakładał sobie bardzo surowy post. Żywoty świętych głoszą, że jadł jednego orzecha dziennie w Wielkim Poście, który chodził w łańcuchu, który tak na gołe ciało zakładał sobie łańcuch, który wżerał mu się aż tak do głębi, do ciała i ostatecznie on zmarł z powodu jakiegoś zakażenia, które wdało się przez ten łańcuch. Mamy na przykład błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który żył już w czasach nowożytnych, nakładał też na siebie bardzo surową ascezę, surową pokutę. W Muzeum Błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim możemy zobaczyć przyrządy, których on używał do umartwiania się. Tam właśnie jakieś bransoletki z kolcami, jakieś opaski, pasy, nie wiadomo co. Tak, słyszeliśmy też wiele razy o tym, że święci się biczowali tak przed wizerunkiem krzyża czasami ze swoje grzechy. Aż wręcz jakieś rany sobie zadawali, tak? I teraz co my musimy wiedzieć o takich wyrzeczeniach? Nakładali je sobie święci. Jeśli te osoby były święte, to znaczy, że w ciągu swojego ziemskiego życia te osoby weszły na bardzo wysoki etap drogi duchowej. I zapewne były one już na etapie drogi duchowej, który w literaturze mistycznej nazywa się drogą zjednoczenia. Pierwszym etapem drogi jest droga oczyszczenia, a drugim etapem drogi jest droga zjednoczenia. I droga oczyszczenia polega właśnie na tym, że oczyszczamy się z naszych ziemskich przywiązań. Droga zjednoczenia to już jest droga, na którą wchodzą święci. To właśnie już jest ta droga, o której my słyszeliśmy tak w związku z różnymi jakimiś doświadczeniami mistycznymi różnych świętych, tak, że doznawali jakiś ekstaz, że właśnie podejmowali już jakieś bardzo trudne wyrzeczenia, ciężkie cierpienia, tak? Tacy święci nie podejmowali takiego rodzaju pokuty po to, żeby się z grzechu oczyścić. Oni już byli oczyszczeni z tego grzechu. Oni oczywiście mieli świadomość, że są tylko słabymi ludźmi, grzesznymi i tak dalej, ale oni już przeszli ten etap oczyszczenia i na etapie zjednoczenia oni już nie zadawali sobie cierpień ze względu na swoje przywiązania ziemskie, tylko zadawali sobie cierpienia ze względu na samego Boga. Na drodze zjednoczenia ta miłość osób, które są na drodze zjednoczenia, jest miłością doskonałą, jest miłością czystą, nie mającą żadnego względu na samych siebie, bo miłość osób na drodze oczyszczenia jest jeszcze miłością niedoskonałą, bo ta miłość jeszcze gdzieś cały czas sięga do tych spraw ziemskich, a miłość doskonała na drodze zjednoczenia jest już miłością doskonałą. To jest miłość oczyszczona z wszelkich pożądliwości. To jest miłość, która zwraca uwagę wyłącznie na Pana Boga. I tacy święci nie zadawali sobie cierpień ku oczyszczeniu, tak jak my, ale tacy święci zadawali sobie cierpienia dlatego, że chcieli cierpieć dla Chrystusa. Oni chcieli, to były już cierpienia ekspiacyjne. Cierpienia ekspiacyjne, czyli takie, które miały na celu zadośćuczynienie za grzechy świata Panu Bogu. Takie, które miały na celu wynagrodzenie Panu Bogu różnych profanacji, tak,
grzechów, które on musi znosić od rodzaju ludzkiego. To są takie cierpienia, które święci zadawali sobie, święci, którzy byli właśnie już na tym etapie drogi duchowej, pragnęli współcierpieć z Chrystusem. Oni doskonale przenikali w duchowy sposób tę rzeczywistość, którą Chrystus musiał znosić po to, żebyśmy my mogli być zbawieni. I oni chcieli w sposób mistyczny z Chrystusem w taki sposób się łączyć, tak? Cierpiąc. To nie było nakładanie sobie cierpienia po to, żeby się oczyścić, tylko to było cierpienie już w całości, we wszystkich możliwych celach, skierowane na Pana Boga wyłącznie. I do takich cierpień są, i do nakładania takich cierpień są zdolne osoby, które właśnie osiągnęły taki poziom miłości doskonałej, które chcą robić wszystko dla Chrystusa, cierpieć z Chrystusem i dla Chrystusa. To jest coś, co przychodzi w sposób naturalny. To nie jest takie coś, że sobie wymyślimy, że teraz będziemy cierpieć dla Chrystusa i nakładamy sobie takie wyrzeczenia. Nie. My musimy się oczyścić. Musimy oczyścić naszą postawę wewnętrzną, musimy oczyścić się z ziemskich przywiązań i jeśli będziemy na tej drodze konsekwentni, to dopiero wtedy dojdziemy do takiego stanu, że będziemy w stanie współcierpieć, dopiero wtedy dojdziemy do takiego etapu, gdzie obudzi się w nas pragnienie cierpienia dla Chrystusa, ale nie możemy go powodować w sposób sztuczny. A to jest właśnie pokusa szatańska, tak? Żeby powodować sobie jakieś nadmierne cierpienie w sposób sztuczny i wmawiać sobie, że robię to dla Chrystusa. Nie. My na tym etapie, na którym jesteśmy, mamy oczyszczać się z pożądliwości i wypełniać nasze powołanie najlepiej, jak potrafimy. Dlatego nie ma co porównywać naszej pokuty z pokutą takich wielkich świętych, dlatego że był to zupełnie inny poziom i zupełnie inne cele po prostu przyświecały tej pokucie. Także generalnie, gdy nakładamy sobie pokutę, nakładajmy ją w sposób roztropny, dostosowany do naszych, zarówno naszych możliwości, jak i do celu, którym ona ma służyć. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam to w miarę zrozumiale. Jeśli macie jakieś refleksje, jakieś pytania, to oczywiście jestem otwarta. Zachęcam do komentowania tego filmiku, oczywiście do łapkowania i udostępniania.